W zespole szkół nr 3 imienia księdza profesora Józefa Tischnera już po raz czwarty odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zaprosił starosta Jacek Jończyk. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Życzę miłego spędzenia czasu w naszej szkole. Dyrektor szkoły Jolanta Satława. Część gastronomiczną przygotowana jest przez uczniów naszych warsztatów szkolnych i uczniów uczących się również technologii gastronomicznej w zawodach kucharz, kelner, obsługa kelnerska, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych. A jeżeli chodzi o coś dla ducha, to tutaj postarali się o to nasi szkolni katecheci z młodzieżą, siostra Ilona i ksiądz Janusz. Ja w tej chwili oddaję głos właściwie gospodarzowi tej imprezy, panu staroście. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem powitać przede wszystkim w naszym gronie czcigodnej księży, siostrę, która zajęła się wraz z księdzem Januszem przygotowaniem tej części artystycznej, o której mówi pani dyrektor, ale bardzo serdecznie witam wszystkich samorządowców na czele z panią wiceburmistrz z Kalwarii Zebrzydowskiej, panem wójtem Kręciochem, naszymi radnymi powiatowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, również kierownikami naszych wydziałów, zaprzyjaźnionymi służbami i innymi instytucjami, z którymi starostwo powiatowe na co dzień współpracuje. Święta, które mnie przynajmniej z dzieciństwa to zawsze kojarzyły się z zapachem choinki, pieczonego ciasta, różnymi smakołykami, które tam w kuchni były przygotowywane, ale też z wigilijnym stołem. Stołem nakrytym białym obrusem, na którym było jesiano i znajdował się biały opłatek. Stołem, który kojarzył się zawsze z rodziną zasiadającą przy tym stole, z życzeniami, ale i również z czasami z trudnymi rozmowami, ale stołem, który nie dzielił, tylko łączył. I chciałbym, żeby właśnie taki obraz ten nadal nam pozostał. Pozwólcie zatem Państwo, że korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym złożyć wszystkim Państwa, wszystkim gościom, ale i również dla Państwa pośrednictwem, wszystkim pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, uczniom, myślę, że i również tutaj rodzinom, bo przecież to jest bardzo ważne, przede wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych, pełnych miłości i nadziei świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w 2014 roku. Życzę Państwu, myślę, miłych rozmów przy stole i sądzę, że ta uroczystość na pewno zapadnie każdemu z nas w pamięci. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Przed Pani wystąpi chór, który jest przygotowany przez siostrę. Wszyscy to uczestnicy naszej szkoły, także bardzo serdecznie zapraszam. Przez Pana Starostę, przez Zarząd Starostwa, przez Radnych Starostwa, przez
dyrektorów różnych urzędów, kierowników. Przecież jest reprezentowana śmietanka tutejszego powiatu wadowickiego. A więc życzę śmietance starostwa wadowickiego zapału do tworzenia dobra, żeby ten powiat wadowicki, który wydał kiedyś Ojca Świętego, którym się zachwyca cały świat, żeby wciąż wydawał wspaniałych ludzi, którzy z waszej pracy wyrastają. Tego wam bardzo życzę. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na te opłatki i na tych, którzy będą się łamali w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam. Opłatki leżą na stole, także myślę, że jest to czas również na to, aby w spokoju porozmawiać i te życzenia sobie wzajemnie przekazać.